Mojżesz mówi, czego Pan Bóg chce od Izraelitów i od nas? Tylko tego, byś się bał Pana, Boga swojego, chodził wszystkimi Jego drogami, miłował Go, służył Panu, Bogu Twemu, z całego swojego serca i z całej swej duszy, strzegł poleceń Pana i jego praw, które ja Ci podaję dziś dla twego dobra czy mamy bać się Pana Boga w takim sensie jak to nam się narzuca czy ten lęk przed Panem Bogiem ma być taki typowy że mamy się chować przed Panem Bogiem tak jak Adam i Ewa spotkali się przed Panem Bogiem schowali się przed Panem Bogiem w krzaki czy mamy się bać Boga tak żeby go unikać no nie gdybyśmy tak rozumieli to tę zachętę do bojaźni bożej to wtedy pierwsza część nakazu i druga by się wykluczały. Bo mamy Pana Boga kochać całym sercem, całym sobą. A gdybyśmy się bali Pana Boga, dosłownie tak jak to myślimy, to byśmy nasze serce zamknęli i byśmy przed Pana Bogiem się schowali. Czyli gdybyśmy się bali Pana Boga tak typowo i tak jak rozumiemy lęk, to niemożliwe by było. Kochać Boga całym sercem, bo byśmy z lęku przed Bogiem zamknęli to serce. Więc o co chodzi z, tą, z tym nakazem bojaźni Bożej? W Starym Testamencie nie było słowa wiara. Więc Izraelici, Pan Bóg przez Mojżesza, kiedy chciał zachęcić Izraelitów do wiary, to zachęcał ich do bojaźni Bożej. Więc Pan Bóg chce, żebyśmy trwali w bojaźni Bożej, czyli wywierze. Pan Bóg nie chce, żebyśmy się go bali. I mówi nam to bardzo wyraźnie przez Jezusa. Jezus na każdym kroku mówi do apostołów: nie lękajcie się. Nie lękaj się, czy nie bój się Boga. A jeśli słyszysz zachętę do bojaźni Bożej, to jest zachęta do wiary. Czy nie bój się Boga, uwierz w Boga, i wtedy będziesz mógł Go kochać całym sercem, poznając Jego miłość, poznając Jego dobroć, poznając to, że nie jest zagniewanym Ojcem, który siecze jakimiś rózgami. Nie, nie, nie. Bóg nie daje nam żadnych kar, żadnych gromów. Bóg jedyne, co nam daje, to swoją miłość i prawdę, czyli Jezusa Chrystusa. Jezus mówi, nie lękaj się. Jezus mówi, uwierz, wierz tylko. I kochaj całym sercem, kiedy widzisz, jak jesteś pokochana, jak jesteś pokochany przez Boga w Jezusie.